Odniosłyśmy wielki sukces w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, który odbywał się w bardzo szczególnych warunkach. Uzyskałyśmy tyle głosów naszych czytelników, sympatyków, mieszkańców powiatu bełchatowskiego i ta liczba głosów pozwoliła nam na to, że zdobyłyśmy pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na rok 2021. Projekt, który napisałyśmy, chciałam jeszcze dodać, że projekt został napisany przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie i będzie realizowany w bibliotece również. To jest projekt, który nosi nazwę Nowe Wyzwania, Nowe Możliwości. Są to działania biblioterapeutyczne. Zapraszamy w 2021 roku do sympatycznego, miłego, przyjaznego kącika, w którym będziemy przekonywać, że książka jest dobra na wszystko. Dostaniemy pieniądze na zakupy książek we wszystkich formatach, czyli wszystkie książki, które zaproponują nam również czytelnicy w formacie książek tradycyjnych, w formacie audiobooków i w formacie e-booków. Będziemy kupować, bo odbędą się spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaplanujemy spotkania dla sympatyków biblioteki. My zostaniemy przeszkolone z biblioterapii. Projekt opiewa na maksymalną kwotę, jaka była możliwa w puli powiatowej, 40 tysięcy. Książki, zakup książek to 30 tysięcy. Jesteśmy z tego bardzo dumne. Sporo się uda za to kupić. Oj tak, 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 bo jak jest mniej pieniążków, to te zakupy są bardziej świadome, wybiera się z dobrych, wybiera się najlepsze. Kwota 30 tysięcy pozwoli na zakup książek, o które pytają czytelnicy, które będą nowościami, które z jakichś względów będą ważne w literaturze, na przykład polskiej. Nie znamy jeszcze klucza, według jakiego będziemy kupować, ale liczymy na głosy naszych czytelników. Tegoroczny projekt oczywiście opiewał na troszkę niższą kwotę, bo to było nasze pierwsze spotkanie z budżetem obywatelskim, ale mogę się pochwalić, że to też są bardzo ciekawe rzeczy. W 2020 roku kupiłyśmy czytniki do e-booków, kupujemy czytniki i każdy czytelnik może skorzystać z książek papierowych. Mamy audiobooki, które są również w naszym księgozbiorze, a w ramach budżetu obywatelskiego czytnik na czytnik wgrywamy książki i każdy może zabrać ze sobą książki cyfrowe. Bardzo dziękujemy, no bo bez Państwa głosów nic by nam się nie udało, bo w bibliotece pracują 4 osoby i naszymi 4 głosami to niestety nic byśmy. Bardzo, bardzo dziękujemy.